Państwu, przypadł mi w udziale prawdziwy zaszczyt ponownie w imieniu własnym oraz wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie naszego Trybunału otworzyć nasze już tradycyjne 14. spotkanie uroczyste poświęcone Świętu Narodowemu 3 maja. Czternasty raz spotykamy się, aby z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja, aktu, można powiedzieć, nieprawdopodobnego, który wcale nie musiał nam się przytrafić, ale się przytrafił. Nie ma historii alternatywnej. Być może lepiej, żeby się nie przytrafił, ale lepiej, że nam się jednak przytrafił, bo XIX wiek, gdzie byśmy byli nawet pozbawieni tego wiekopomnego aktu, bylibyśmy o wiele ubożsi w naszych uporczywych staraniach, i tych mądrzejszych, i tych mniej mądrych, w walce o wolność, o to, żebyśmy mogli sami o sobie stanowić i ponosić odpowiedzialność za nasze czyny, żeby nikt nigdzie tej odpowiedzialności za nas nie ponosił. I dwa razy udało nam się, nie wiem czy dobre słowo, dobiliśmy się tego, że możemy stanowić o sobie. Także dzięki Konstytucji 3 maja. Upłynęło 222 lata od tego momentu. To masa czasu, ale ciągle nie wiemy jeszcze wszystkiego o tej Konstytucji. Te wykłady, które organizujemy, są właśnie wspólną refleksją podejmowaną nie tylko z naszej polskiej i różnej przecież perspektywy, ale również z perspektywy naszych sąsiadów, narodów, z którymi przyszło nam wczoraj, dzisiaj i na zawsze dzielić losy w Europie, spojrzeć na ten wiekopomny akt, badać jego dobre i słabe strony, badać jego skutki dla naszego życia, ale również jego wpływ na nie tylko kształt ówczesnej Europy, ale także współczesnej, bo przecież z niego wszyscy tutaj zebrani również jesteśmy. Otwierając to nasze uroczyste spotkanie, ale również merytoryczne spotkanie, witam serdecznie marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pana senatora Bogdana Borusewicza. Witam bardzo serdecznie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pana sędziego Stanisława Borusewicza. Witam serdecznie wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, pana sędziego profesora Marka Zyrka. Witam wiceprzewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa, panią sędziego Małgorzatę Niezgórkanego. Witam zastępcę prokuratora generalnego, pana Roberta Hernelda. Witam serdecznie przybyłego na naszą uroczystość zgodnie z dobrą i utrwaloną już tradycją polską i litewską naszego gościa z Litwy, prezesa Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej, pana sędziego profesora Romualdasa Urbaitisa. Również serdecznie witam naszego miłego gościa z Ukrainy, abyśmy, myślę, zaczęli nową świecką tradycję naszych obecności i w Kijowie, i tu w Warszawie, zwłaszcza 3 maja w Warszawie. Witam pana wiceprezesa Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, pana sędziego Jurija profesora Baulina.
serdecznie. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo. Pani Ludmiło, witam serdecznie panią profesor Irenę Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich. Witam serdecznie każdego posła i senatora oraz przedstawicieli wysokich władz, urzędów oraz instytucji publicznych. Witam przedstawicieli wielce zasłużonych dla Rzeczpospolitej, przedstawicieli samorządów zawodowych oraz środowisk prawniczych, sędziów i prokuratorów, a także przedstawicieli nauki i środowisk akademickich, czyli mówiąc krótko, uczonych w prawie. Witam przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego Litwy, Ukrainy i Francji. Witam serdecznie wielu tu obecnych moich przyjaciół, którzy przyjęli moje osobiste zaproszenie do udziału w tej ważnej państwowej przecież też uroczystości. Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich, każdego z osobna, kto zaszczycił tu w tej sali rozpraw swoją obecnością nasze dzisiejsze spotkanie. Szanowni Państwo, z okazji święta 3 maja Trybunał Konstytucyjny z wielką przyjemnością gości znamienitą osobistość, która zaszczyca nas swoim wystąpieniem, swoimi refleksjami, swoimi przemyśleniami, dzieląc się zarówno refleksją historyczną, prawno-konstytucyjną i obywatelską w rocznicę uchwalenia tej drugiej w historii Konstytucji regulującej zasadnicze sprawy ustrojowe państwa. Pozwolą Państwo, że przedstawię krótko nasze historie dotychczasowych wykładów. Zainerwował je prezes naszego Trybunału, pan profesor Marek Safian w roku 2000. Bo gdzież, jak nie w Trybunale Konstytucyjnym, mogliśmy w nieco inny, bardziej sędziowski, ale również i akademicki sposób zająć się tym wielkim aktem. Pierwszym mówcą był w roku 2000 pan premier Tadeusz Mazowiecki. Pozwolą Państwo, że przeczytam kilka zdań z jego wystąpienia ówczesnego. W przyszłym roku, kiedy będzie 15 wykład, wydamy w sposób właściwy dla Trybunału Konstytucyjnego dzieło, które będzie miało tytuł 15 wykładów dla ustawy rządowej. Nawet mam już pomysł, do kogo, nawet może nie personalnie, zwrócić się o taki wykład. Za chwilę o tym powiem. Ale Tadeusz Mazowiecki w 2000 roku powiedział rzecz między innymi następującą. Powiedział, że Trybunał Konstytucyjny jest tą instytucją naszego demokratycznego państwa, która zyskała powszechnie uznawany autorytet. Bodaj największy spośród innych instytucji naszej odzyskanej demokracji. Ten autorytet wynika nie tylko z rangi, jaki mają orzeczenia Trybunału, zwłaszcza z konstytucyjnego postanowienia, które sprawiło, że od niedawna są one ostateczne. To był rok 2000. Jest autorytetem nie tylko nadanym. Wynika on z postrzegania tego, że Trybunał, choć jego skład jest wyłaniany przez Sejm, instytucję na wskroś polityczną i choć jego rozstrzygnięcia wkraczają w materię, która często nie jest wolna od politycznych sporów, potrafił stać się instytucją ponadpolityczną, instytucją spoza gry politycznej. Można by powiedzieć po prostu, że taka jest rola Trybunału.
Jednakże jeżeli zważy się, że innym podobnie co do charakteru pomyślanym i podobnie powoływanym instytucjom to się mniej udało, to wówczas widać wyraźniej, że ten autorytet został w ciągu lat przez sam Trybunał, jego prezesów i sędziów zapracowany i w postrzeganiu społecznym utrwalony. Bardzo dziękuję panie premierze Mazowiecki za te słowa, bo one wówczas były podsumowaniem, ale również były wyzwaniem dla kolejnych, można powiedzieć, pokoleń sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wówczas jeszcze w 2000 roku w tej uroczystej sesji głos zabrał nasz ówczesny wiceprezes, profesor Janusz Szczyński, późniejszy prezes i wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, który mówił na temat wpływu Konstytucji 3 maja na Konstytucję Polskę XIX i XX wieku. Oraz ówczesny sędzia, potem prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień, mówiąc o prawo o miastach według Konstytucji 3 maja 1791 roku. W 2001 roku z tego miejsca w Trybunale przemawiał do nas pan profesor Leszek Kołakowski, który dał wykład o prawie naturalnym. W roku 2002 pan profesor Józef Gierowski, profesor najstarszej polskiej uczelni, jednej z najstarszych w Europie, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor Gierowski mówił o powstaniu społeczeństwa obywatelskiego w pierwszej Rzeczypospolitej. W roku 2003 profesor Norman Davis, którego książki są publikowane przecież nie tylko po angielsku, co naturalne, nie tylko po polsku, co naturalne, w końcu kawaler Orderu Orła Białego, ale również po ukraińsku i po litewsku. Państwo konstytucyjne, państwo niekonstytucyjne, a państwo na wpół konstytucyjne. O tym mówił profesor Davis w 2003 roku. W 2004 roku inny poddany królowej Elżbiety II, lord Ralph Dahlendorf, mówił państwo o państwie narodowym w Unii Europejskiej. W 2005 roku gościliśmy w tym miejscu ustępującego już za kilka miesięcy prezydenta Rzeczypospolitej, pana Aleksandra Kwaśniewskiego, który podzielił się swoimi refleksjami z perspektywy dziesięcioletniego sprawowania urzędu, najwyższego urzędu w Polsce. Podzielił się refleksjami na temat Rzeczypospolita Polska dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Rok 2006. Profesor Andrzej Sulima-Kamiński. Nic o nas bez nas, a Konstytucja 3 maja, społeczeństwo a rząd. Oraz pan profesor Władysław Stróżewski, który dał kilka refleksji o patriotyzmie. 2007 rok, profesor Henryk Samsonowicz. Czym była i jest Konstytucja 3 maja dla mojego pokolenia? A to wielkie pokolenie, które mamy jeszcze szczęście jakby fizycznie dotykać, które powoli, ale systematycznie, bezpowrotnie odchodzi, jest naszym także łącznikiem z II Rzeczpospolitą. I tego roku swoje refleksje na temat Konstytucji 3 maja dał profesor Uniwersytetu Wileńskiego, pan Alfredas Bamblowskas, który mówił o Konstytucji 3 maja, a amnezji historycznej w Polsce i w Litwie. Rok 2008 to wykład profesora Jamesa Collinsa z Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie. Temat Wschód uczy Zachód. Wpływ polskiej myśli konstytucyjnej na kulturę prawną w zachodnim świecie w latach
1572-1810 oraz dr Richard Butterwick z The School of Slavonic and Eastern European Studies z University College of London, który mówił o Konstytucji 3 maja na tle nowożytnej Europy. Historia, synteza republikanizmu i monarchizmu. 2009 rok to głos pani profesor Danuty Hübner, ówczesnej komisarz Unii Europejskiej, która mówiła na temat Polska w Unii Europejskiej. Kilka refleksji w święto 3 maja oraz prezes Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, profesor Vasilios Kouris, który mówił na temat wprowadzenia wiążącej karty praw dla Unii Europejskiej, czy można zapewnić harmonijne współistnienie 3 równoległych systemów ochrony praw podstawowych. 2010 rok to refleksje ówczesnego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, a także byłego, czy sędziego w stanie spoczynku naszego Trybunału, profesora Lecha Garlickiego, na temat Myśląc 3 maja oraz wystąpienie ówczesnego prezesa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, profesora Jean-Paul Costa, który mówił na temat wpływ Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na wewnętrzne porządki prawne. Rok 2011 to profesor Henryk Olszewski, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, który mówił na temat polskie drogi do Konstytucji Marcowej. I rok zeszły to referat profesora Johannesa Massinga, sędziego niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego, który mówił na temat miejsca Konstytucji 3 maja w historii nowoczesnej państwowości konstytucyjnej. Nasz dzisiejszy mówca w tym szeregu od 2000 roku to owoc naszej wizyty w Sądzie Konstytucyjnym Republiki Ukrainy. Pan profesor Petro Steciuk, profesor prawa konstytucyjnego Uniwersytetu Franki we Lwowie oraz Uniwersytetu Szewczenki w Kijowie, którego bardzo serdecznie w tym momencie witam. Bardzo dziękuję panie profesorze za przyjęcie zaproszenia. Pan profesor jest autorem książki poświęconej ustawie rządowej. Książki, która jest refleksją nad dochodzeniem naszych braci Ukraińców do konstytucjonalizmu, do prób pisania, opisania tego, do czego dążą i jak chcą to urządzić sobie Ukraińcy od początku XVIII wieku. Jest tam rozdział poświęcony też właśnie tej ukraińskiej perspektywie patrzenia na ustawę rządową, czyli na Konstytucję 3 maja, bo tak utarło się to w naszym języku prawnym i politycznym nazywać ustawę rządową z 3 maja 1791 roku, stąd temat jego referatu, jego wykładu, jego wystąpienia, jego refleksji, postrzeganie ustawy rządowej 3 maja 1791 roku z perspektywy ukraińskiej. Każdy z państwa obok nowego wydania tej miniaturki, małej książeczki, a ile tam jest słów, ile treści, ile naszych dyskusji i czasami nawet awantur w czasie narad sędziowskich o to, żeby możliwie najlepiej, także przy współudziale naszych partnerów tu w tej sali, rozpraw dochodzić do orzeczeń, które dobrze służą Polakom i Rzeczpospolitej.
Zanim przystąpimy do wykładu, proszę o zabranie głosu pana prezesa Romualdasa Urbaitisa, prezesa Litewskiego Sądu Konstytucyjnego. Bardzo proszę tutaj do mównicy, panie prezesie. Prezesie Trybunału Konstytucyjnego, panie i panowie, szanowni goście, mam podjeść kalibetę Jolanta. Pomogę państwu się porozumieć, będę tłumaczyła. Lietuvos Konstitucinio teismo vardu noriu pasveikinti Lenkijos Konstitucinį tribunolą, visus teisininkus, visą Lenkų tautą su šita iškilia švente. Chciałbym po pierwsze na wstępie pogratulować Państwu i całemu narodowi polskiemu z okazji obchodów rocznicy Konstytucji 3 maja. Šiandien 10 valandą Lietuvos Konstitucinis teismas organizavo visuomeniai ir valdžios institucijoms minėjimą gegužės 3 konstitucijos. Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj o godzinie 10 Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej też obchodził Święto Konstytucji 3 maja. Zorganizowaliśmy konferencję w naszym gmachu. Aš kaip Konstitucinio teismo pirmininkas savaime suprantama turėjau dalyvauti šiame minėjime. Ja jako prezes Sądu Konstytucyjnego oczywiście musiałbym uczestniczyć w tej konferencji. Tačiau mano laišką perskaitė mano vicepirmininkė Konstitucinio teismo, o aš turėjau pareigą ir garbingą pareigą dalyvauti pas jūs, kur buvo priimta pirmoji Europoje gegužės 3 konstitucija. Ale wspólnie z wiceprezesem Sądu Konstytucyjnego jednakże stwierdziłam, że większą przyjemnością byłoby przyjąć zaproszenie na uroczystość organizowaną przez Trybunał Konstytucyjny, dlatego że postanowiłam, że w tym dniu będę razem z Wami na obchodach pierwszej konstytucji w Europie. Prieš 222 metus, 1991 metų gegužės 3 dieną, Lenkijos karalystės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Seimas priėmė valdymo įstatymą. Przed 222 laty 2 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego przyjął ustawę o zarządzaniu. Šis įstatymas tų pačių metų spalio 20 dieną buvo papildytas Lietuvai ypač reikšmingų dokumentų, abiejų tautų tarpusavio įsipareigojimų, atvėrusių naują istorinę Lietuvos ir Lenkijos valstybių, kurios jame traktuotos kaip dvi lygiavertės partnerės, politinės partnerės perspektyva, kuri nuolat stiprėdama, įveikdama okupantų daromas kliūtis, reiškėsi ištisą 19 amžių ir galiausiai 20 amžio pradžioje, buvo įgyvendinta skyrium jų abiejų nepriklausomybių atkūrimo. 20 października tegoż roku niniejsza ustawa uzupełniona została niezmiernie ważnym dla Litwy dokumentem, zaręczeniem wzajemnym obojga narodów, otwierającym dla Litwy i Polski jako równoważnych partnerów politycznych nową historyczną perspektywę, która stale się umacniając, pokonując przeszkody stawiane przez okupantów, przejawiała się w ciągu całego XIX stulecia i wreszcie na początku XX wieku została wcielona w życie poprzez odrodzenie ich niepodległości. Gegužės 3 konstytucja, jak pierwsza Europos rašytinė konstytucja,
yra vienas pažangiausių anų metų teisinės minties šaltinių pasaulyje. Konstitucija 3 maja jako pierwsza w Europie konstytucja pisana jest jednym z najbardziej postępowych na świecie źródłem ówczesnej myśli prawnej. Suja sietina nauja Europos konstytucjų ir konstytingumo era. Wiąże się z nią nowa era konstytucji i konstytucyjności w Europie. Tačiau konservatyviai bajorijai priešinantis reformų 1991 m. konstitucijos nespėta pilnai įgyvendinti, pasidalyta agresyvių kaimynių valstybių Lietuvos ir Lenkijos valstybė 1995 m. nustojo gyvavusi. Jednakże wskutek sprzeciwu wobec reform ze strony konserwatywnej szlachty konstytucja 1791 roku nie zdążono wdrożyć. Podzielone między agresywnych sąsiadów państwo polsko-litewskie w 1795 roku przestało istnieć. Tad šiandien konstitucija reikšminga tuo, kad naujųjų laikų valstybės idėjas joje sugebėta iškelti ir teisiškai suformuluoti gerokai anksčiau nei padarė kitos vidurio ir rytų Europos tautos. Dzisiaj więc konstytucja ważna jest głównie dlatego, że ideę nowożytnego państwa zdołano w niej określić i sformułować prawnie znacznie wcześniej niż zrobiły to inne narody Europy Środkowo-Wschodniej. Šiandien turime progą dar kartą prisiliesti prie kelišimtmečius skaičiuojančios Lenkijos ir Lietuvos santykių istorijos, kuri reikia pripažinti yra spalvinga. Dzisiaj mamy okazję raz jeszcze dotknąć liczącej kilka stuleci historii stosunków litewsko-polskich, która, należy przyznać, jest barwna. Panaudodamas upės metaforą, šios santykius labai taikliai apibūdino vienas žymių šių dienų Lietuvos publicistas. Używając metafory rzeki, stosunki te bardzo trafnie określił jeden ze współczesnych litewskich publicystów. Cytuję. Upė tekantis vanduo nesikartoja, pakrantės krūmynai pamažėl virsta medžiais, ir srovės paplauti krenta į vagą, netupės apibražos keičiasi, tačiau jos kryptis visada išlieka ta pati. Cytuję. Wody w rzece się nie powtarza. Nadbrzeżne krzewy powoli zamieniają się w drzewa i podmyte nurtem wpadają do koryta rzeki. Zmieniają się nawet jej kontury. Jednakże kierunek zawsze pozostaje ten sam. Taip ir Lietuvos santykiai su Lenkijos istorijos tėkmėje kupinė griūčių ir augimų, brolybės ir pykčio. Tik ne viename tarpsnėje nerasime abejingumo vienas kitam. Tak samo stosunki pomiędzy Litwą i Polską w biegu historii miały okresy załamania i wzrostu, braterstwa i gniewu, ale w żadnym z okresów nie znajdziemy wzajemnej obojętności. Jeszcze raz powtórzę. Tik nie viename tarpsnėje nerasime abejingumo vienas kitam. Mes kaip upės krantai, kuriuos jungia tekantį šimtmečiai. Iš priešingų kranto upė atrodo kitaip, tačiau ji yra bendra ir tik dėl jos esame tokie, kokie esame. My, jak dva brzegi rzeki, które łączą pływające stulecie. Z przeciwległego brzegu rzeka wygląda inaczej. Jednakże jest wspólna i tylko z powodu jej nie jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Be jos liktume žiūrės vėjų pustomas skardis tiesaus vaga ir mūsų likimas klostytųsi kitaip. Citatos pabaiga. Bez niej stalibyśmy wyschłym, owianym wiatrami urwiskiem nad starym korytem i nasze losy potoczyłyby się inaczej. Koniec cytatu. Nebejotina, kad gegužės trečiosios konstitucija žymi svarbų bendros Lenkijos ir Lietuvos praeities etapą. Į daugelių Lenkų ir Lietuvių abiejų tautų Respublikos palikuonių kelia pasididžiavimą. Niewątpliwie Konstytucja 3 maja zaznacza ważny etap przyszłości Litwy i Polski. Budzi dumę narodową wśród Polaków i Litwinów, potomków Rzeczypospolitej obojga narodów.
Tačiau mūsų tautų ir valstybių istorijoje yra ir daugiau reikšmingų datų. Ale w historii naszych narodów i państw jest też więcej znaczących dat. Šiandien norėčiau prisiminti dar vieną tiek Lietuvai, tiek Lenkijai svarbią sukaktį. Dzisiaj chciałbym wspomnieć jeszcze jedną rocznicę ważną zarówno dla Litwy, jak i dla Polski. Prieš 150 metų, 1863 sausio 22 dieną Varšuvoje ir tų pačių metų vasario 1 dieną Lietuvoje sukilo Rusijos carinės imperijos priespauda kenkti Lenkai ir Lietuviai. 150 lat temu, 22 stycznia 1863 roku w Warszawie i 1 lutego na Litwie zerwali się do powstania uciskani przez carską Rosję Polacy i Litwini. 1863 metų sukilimo siekius ir dvasę geriausia atspindi sukilėlių paskelbto manifesto lietuvių kalba pirmasis punktas, kuriame buvo įrašyta Nuo šios dienos visi gaspadorai ir kiti gyventojai, bet kurios vieros yra valni lik šlektos senopinės. Dążenie i duch powstania 1863 roku najlepiej oddaje pierwszy punkt manifestu powstańców ogłoszony w języku litewskim, w którym czytamy Nuo šios dienos visi gaspadorai ir kiti gyventojai, bet kurios vieros yra valni lik šlektos senobės. Czyli od tego dnia wszyscy gospodarze i inni mieszkańcy każdego wyznania są wolni jak dawna szlachta. Sukilėlių manifeste galima išvelgti, kad vienas luomas su kitu luomu bendrauja beveik kaip lygiaverčiai subjektai, kaip lygiai teisė su lygiai teisė. W manifestie powstańców dotrzeć można, że stany społeczne traktowane są jak prawie równoważne podmioty, jak równoprawny z równoprawnym. XIX amžiaus kontekste, baudžiavos kontekste, tai buvo iš tikrųjų reikšminga ir Sukilėlių manifestas ir dekretai žadėjo lygias teisės visiems luomams, vadinasi miestiečiams, valstiečiams ir žemę valstiečiams, o bandymas į sukilimą įtraukti valstiečius buvo itin svarbus. W kontekście XIX wieku, w kontekście pańszczyzny było to rzeczywiście bardzo znaczące. I manifest powstańców i dekrety obiecywały równe prawa wszystkim stanom, to znaczy i mieszczanom, i chłopom, oraz ziemię chłopom, a próba wciągnięcia chłopstwa do powstania była szczególnie ważna. Mieli, šiandien puikiai suvokime, kad socialnie, politinie, kulturinie 1791 1863 metų ir dabartinė realybė labai skiriasi. Drodzy przyjaciele, dzisiaj doskonale rozumiemy, że realia społeczne, polityczne, kulturalne z lat 1791, 1863 i dzisiejsze bardzo się różnią. Tačiau turime aiškiai suprasti ir tai, kad Lenkija ir Lietuva, to pačiu ir Ukraina, Vienyje tikrai esminiai dalykai – kultūrinis, religinis ir humanitarinės Europos paveldas, iš kurio susiformavo visuotinės vertybės neliečiamos ir prigimtinės žmogaus teisės, laisvė, demokratija, lygybė ir teisinė valstybė. Jednakže powinniśmy wyraźnie uświadomić sobie również to, że polskiej Litwę, również tak samo jak Ukrainę, jednoczą naprawdę istotne sprawy – europejskie dziedzictwo kulturowe, religijne i humanistyczne, na podstawie którego kształtowały się powszechne wartości – nietykalne i przyrodzone prawa człowieka, wolność, demokracja, równość i państwo prawa. Nuo širdžiai džiaugiuosi, kad šiandien gegužės trečiosios konstitucija pripažįstama tiek Lietuvos, tiek Lenkijos istorinių paveldų, ypač vertinu tai, kad į šios dienos minėjimą Lenkijoje renginius yra kviečiami ir Lietuvos atstovai. Cieszę się bardzo, że dzisiaj Konstytucja 3 maja uważana jest za dziedzictwo historyczne zarówno Polski, jak i Litwy. Szczególnie doceniam to, że na obchody tej rocznicy w Polsce zapraszani są również przedstawiciele Litwy.
Tvirtai tikėdamas, kad gegužės 3-osios konstitucijos minėjimo dienos minėjimas tai įvykis, siejantis ir artinantis mūsų tautas ir valstybės, sveikinu Jūs šitos iškilmingos dienos proga. Witam Państwa. Warto wierząc, że obchody przyjęcia Konstytucji 3 maja jest wydarzeniem łączącym i zbliżającym nasze narody i państwa. Składam Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji tego doniosłego święta. Bardzo serdecznie dziękuję za te słowa. My tu w Polsce, a zwłaszcza w Trybunale Konstytucyjnym poczytujemy sobie za nasz duży sukces, że udało nam się i bez wątpienia już w sposób trwały podzielić się z Litwinami sukcesem Konstytucji 3 maja. To poszerzenie wcale nie ogranicza naszego polskiego wkładu, ale przez to, że Litwini w sposób zupełnie naturalny uznali Konstytucję 3 maja za także swój akt, jest wzmocnieniem tego aktu, bo nie byłoby Konstytucji bez marszałka Małachowskiego, ale nie byłoby również jej bez hetmana Sapiehy, nie byłoby jej bez hetmana Sapiehy i bez marszałka Małachowskiego. To były dwa połączone sejmy dwóch połączonych narodów. Szkoda, że półtora wieku wcześniej i Polakom, i Litwinom nie starczyło dość odwagi i być może rozumu politycznego, żeby podzielić się w pełni naszą wolnością polityczną, z której korzystała szlachta, z Ukraińcami, kiedy Ukraina została odłączona od Wielkiego Księstwa i włączona do Królestwa Polskiego, zamiast tworzyć trzecią część wspólnej Rzeczpospolitej, aby Ukraińcy na równi z Polakami i z Litwinami mogli cieszyć się z wolności, którą Rzeczpospolita ofiarowała swoim obywatelom. Teraz proszę o zabranie głosu pana Jurija Wałulina, wiceprezesa Sądu Konstytucyjnego Republiki Ukrainy. Bardzo proszę, panie profesorze. Szanowny Panie Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, Szanowni Sędziowie, Szanowni Uczestnicy uroczystego spotkania z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja. Dla mnie jest niezwykłym zaszczytem witać Państwa w pomieszczeniu Trybunału w imieniu Sądu Konstytucyjnego Ukrainy na uroczystym spotkaniu. Początek relacji między Sądem Konstytucyjnym Ukrainy i Trybunałem Konstytucyjnym sięga 1998 roku. W ostatnich latach nasze relacje stały się bardziej energiczne i owocne. 3 lata temu, w maju 2010 roku, wielka delegacja Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, w tym był obecny mój kolega, pan profesor Steciuk, wzięła udział w 4. wspólnej konferencji Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Konstytucyjnego, która odbyła się w Warszawie. W ubiegłym 2012 roku my z przyjemnością przyjmowaliśmy na 5. konferencji w Kijowie. W
czerwcu bieżącego roku oczekujemy na Krymie, w Jałcie, naszych polskich i litewskich kolegów na międzynarodowej konferencji poświęconej problemom prawa konstytucyjnego w warunkach współczesnych. Chcę podkreślić, że tradycja naszych dobrych spotkań rozwija się tak, jak to powinno być między dobrymi sąsiadami. Tym bardziej każe nam to robić memorandum o współpracy między naszymi sądami uchwalone we wrześniu 2012 roku. Ale dzisiaj świętujemy Dzień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Według mnie unikalność polskiego konstytucjonalizmu polega nie tylko na tym, że Polska jest jednym z pierwszych państw europejskich, która realnie opracowała konstytucję jeszcze w dalekim 1791 roku. I nie tylko dlatego, że Dzień Konstytucji świętowany jest właśnie 3 maja, czyli w dniu uchwalenia tejże konstytucji w XVIII wieku, chociaż po niej, jak wiemy, były uchwalane późniejsze redakcje konstytucji. Polska jest również unikalna w tym, że Trybunał Konstytucyjny pracuje od 1985 roku, czyli praktycznie jeszcze z czasów socjalistycznych. I chociaż w okresie władz komunistycznych decyzje Trybunału Konstytucyjnego miały inny charakter niż obecnie, to mimo wszystko to, że tak wcześnie Trybunał zaczął działać, to ma swoje dobre strony. Konstytucje polska i ukraińska obecne zostały uchwalone mniej więcej w tym samym czasie, z różnicą jednego roku. I na Ukrainie, i w Polsce poprzedziły ją pewne tymczasowe kompromisy. W Polsce ustawa konstytucyjna o relacjach między władzą wykonawczą i ustawodawczą, a także ustawa samorządowa 90 roku, a na Ukrainie umowa konstytucyjna między Radą Najwyższą i prezydentem o zasadach funkcjonowania władz państwowych i samorządu na okres do przyjęcia nowej konstytucji w 1995 roku. Wiele wariantów konstytucji polskiej, konstytucja i polska i ukraińska ma wiele wspólnego. Jeżeli chodzi na przykład o prawa, obowiązki obywatela, prawa do bezpiecznych, energetycznych warunków pracy, ochrony pracy, bezpieczeństwa ekologicznego, wykształcenia, oświaty, a także odnośnie prawa do zjednoczeń obywateli. A także obowiązki są podobne. Obowiązek wojskowy, obowiązek płacenia podatków, obowiązek dotyczący ochrony środowiska naturalnego. Są w obowiązującej polskiej konstytucji takie zapisy, które mi jako naukowcowi bardzo się podobają. Są to normy dotyczące autonomii uczelni wyższych, prawo obywateli na skargę konstytucyjną, zakaz utajniania źródeł finansowania partii politycznych i wiele innych. Na Ukrainie pracuje obecnie Zgromadzenie Konstytucyjne jako organ doradczy prezydenta Ukrainy, która opracowuje projekt zmian do obowiązującej konstytucji. Podstawowym zadaniem Zgromadzenia Asamblei Konstytucyjnej jest przygotowanie i uchwalenie koncepcji zmian do konstytucji, a także uchwalenie ustawy o wniesieniu zmian do konstytucji i przekazanie go do prezydenta, a także na rozpatrzenie Rady Najwyższej Ukrainy. Oczywiście ciężko jest przewidzieć już w tej chwili, jakie będą wniesione zmiany do ukraińskiej konstytucji. Jednak wiem, że Asambleja Konstytucyjna bada uważnie konstytucję
innych krajów europejskich, w tym krajów bliskich nam pod względem gospodarczym i historycznym. I wiele propozycji, które są obecnie omawiane przez to zgromadzenie, jest zgodne z polskim doświadczeniem rozbudowy państwa opartego na konstytucji. Dam tylko jeden przykład. Wszyscy sędziowie sądów powszechnych powoływani są przez prezydenta na wniosek Rady. Jest możliwe, że podobny porządek będzie na Ukrainie, gdzie nie będzie brać udziału w tym parlament, ponieważ kariera sędziów nie może zależeć od chwilowej rozkładu sił w parlamencie. Oczywiście wymiana idei to nie jest ruch w jednym kierunku. My też możemy z ciekawymi rzeczami się podzielić, przekazać ciekawe informacje naszym kolegom. Taka wymiana idei, myśli odbywa się zarówno w formacie relacji między naszymi sądami konstytucyjnymi, a także w ramach Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów. Jestem przekonany, że nasze relacje mają dobre perspektywy. Dziękuję Państwu za gościnność i szczerość i dziękuję za poświęconą mi uwagę. Jestem przekonany na wspomnienie naszego udziału w tej uroczystości. Ja, realizując prośbę naszych wszystkich sędziów Sądu Konstytucyjnego, a także aby porównać nasze czasy, chciałbym zaproponować, chcę wręczyć ten prezent od Konstytucyjnego Sądu Ukrainy na wspomnienie naszego dzisiejszego spotkania i tej uroczystości. Dziękuję. Proszę przekazać nasze najlepsze pozdrowienia dla prezesa Sądu Konstytucyjnego Republiki Ukrainy i dla wszystkich sędziów Ukraińskiego Sądu Konstytucyjnego. Czeka nas na pewno jedna dekada dobrej, owocnej współpracy. Wszyscy tutaj na pewno w tej sali trzymamy kciuki za to, że uda się sfinalizować umowę stowarzyszeniową Ukrainy z Unią Europejską ku pożytkowi przede wszystkim Ukraińców i Ukrainy, ale również ku pożytkowi Europy, w tym także naszego wspólnego zachodniego sąsiada, bo Ukraina blisko Europy i Ukraina w ramach standardów prawnych Unii Europejskiej to Ukraina i rozwijająca się, i bezpieczna, a taka Ukraina jest potrzebna Europie. Tego Państwu życzymy, życząc to, życzymy z tego sobie również sami. Teraz oddaję głos panu profesorowi Petro Stęciukowi. Bardzo proszę. Budź łaska. Szanowny Panie Prezesie Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, Szanowni Sędziowie, Szanowny Panie Marszałku, Panie i Panowie. Przede wszystkim chciałbym szczerze podziękować Przewodniczącemu i Sędziom Trybunału Konstytucyjnego za zaproszenie do udziału w uroczystości z okazji Dnia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i za umożliwienie wygłoszenia przed tak szacownym gronem niewielkiego referatu na temat ustawa rządowa 1791 roku, spojrzenie ukraińskie. Szanowni uczestnicy uroczystego zgromadzenia, 222 lata temu tutaj w Warszawie, w niełatwych politycznych okolicznościach, faktycznie na przełomie epok, pojawił się dokument, któremu przypadła nie tylko
istotna rola w budowaniu państwowości polskiej w polskiej narodowej kulturze, ale również dokument, który stanął w jednym szeregu z polityczno-prawnymi dokumentami nowego czasu, epoki państwa konstytucyjnego. Konstytucja 3 maja 1791 roku obok Konstytucji Stanów Zjednoczonych, francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku, a także ich konstytucji 1791 roku, będąc u źródeł współczesnego konstytucjonalizmu europejskiego, już dawno przestała być zjawiskiem właśnie narodowym i stała się przedmiotem badań, studiów i badań w innych krajach. Ukraina nie jest tutaj wyjątkiem. I chociaż inaczej niż w przypadku bardziej oddalonych od Polski państw, Ukraina jest jej sąsiadką Polski i ma wiele wspólnego w rozwoju i światopogląd, który powstał w środowisku naukowym, w szczególności prawnym, w wielu aspektach współgra z ogólnym widzeniem tego dokumentu. W tym jednocześnie ma miejsce na Ukrainie również czysto nasze subiektywne sąsiedzkie, być może nasze nowe braterskie spojrzenie i ocena tego wszystkiego, co jest bezpośrednio związane z Konstytucją 3 maja i jej wagą historyczną. Spróbuję w swoim krótkim wystąpieniu, na ile jest to możliwe, połączyć oba te współczesne widzenia, aby pokazać całą kartę widzenia tego dokumentu obecnie na Ukrainie. Jednak na początek, szanowni koledzy, kilka uwag o historii i stanie badań, problematyki Konstytucji 3 maja w ukraińskiej myśli polityczno-prawnej. Od samego jest faktem, że z chwilą uchwalenia w maju 1791 roku ustawy rządowej nie była ona sekretem dla znacznego terenu współczesnej Ukrainy. I był to chociażby fakt oczywisty, dlatego że w owym czasie w składzie starego jeszcze wspólnego naszego państwa Rzeczpospolitej Polskiej przebywała znaczna część ziemi ukraińskich, które nazywały się wtedy ruskimi. I wśród uczestników Czteroletniego Sejmu byli również delegaci z tych terenów Starej Rzeczypospolitej. Powiem więcej, gdy w tym kontekście mówimy o Galicji, w szczególności o Lwowie, który w chwili uchwalenia Konstytucji 3 maja już prawie 20 lat przebywał w składzie Imperium Austriackiego, to istnieją fakty świadczące, że w kołach lwowskich miało miejsce zarówno omawianie samej idei tego dokumentu, jak też w późniejszym okresie kolportowanie samego tekstu, co na pewno nie było zbyt bezpieczne. W tym miejscu warto przypomnieć i to, że jednym z bezpośrednich współautorów projektu ustawy rządowej był Hugo Kołłątaj, teolog, filozof, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczony reformator i w końcu po prostu pochodzący z Wołynia Południowego, który w końcu swego życia, można tak powiedzieć, zwrócił się na swoją małą ojczyznę i w Krzemieńcu wspiera całą swoją wiedzą, wielkim doświadczeniem utworzenie znakomitego Liceum Krzemieńskiego, gdzie duch 3 maja będzie stale obecny aż do tragicznych wydarzeń 1830 roku. XIX wiek w końcu, jak i większa część XX wieku, z wiadomych powodów nie mogły być czasem dobrego, należytego badania konstytucji w Ukrainie. Ani na ziemiach rosyjskiego imperium, ale ani na ziemiach imperium austriackiego nie można było robić tego legalnie. Jednak w pierwszym ćwierćwieczu XIX wieku o konstytucji 3 maja mówiły środowiska dekabrystów, szczególnie w jego południowym towarzystwie, które działało na Podolu.
w Turczynie. W połowie XIX wieku o konstytucji 3 maja napisze ukraiński historyk i działacz społeczny Mikołaj Kostomarów w swojej pracy Księga Bycia Narodu Ukraińskiego. Był to 1846 rok. W księdze tej w stylu biblijno-opickim uczony mówi o konstytucji w kontekście wykładu o tragicznej przeszłości Ukrainy i Polski. W tym miejscu warto wspomnieć, że Księga Bycia Narodu Ukraińskiego była jednym z programowych dokumentów Bractwa Cyryla i Metodego. Była to tajna antycarska organizacja polityczna, której aktywnymi członkami byli oprócz Kostomarowa Szewczenko, Kulisz, Wielozerski, Andruziew oraz inni znani ukraińscy działacze połowy XIX wieku. I za tą działalność byli oni, ci młodzi ludzie zostali aresztowani i poddani represjom. A znany ukraiński poeta Taras Szewczenko został na długie lata wcielony do wojska rosyjskiego. Z czasem w końcu wieku, problematyka trzeciego wieku podejmą również wybitny działacz ukraiński Iwan Franko. Niestety nie było ona przedmiotem należytego badania także ze zrozumiałych powodów w czasach sowieckich. Warto tutaj wspomnieć, że żadnego razu w latach sowieckich Konstytucja 3 maja nie była publikowana w języku rosyjskim ani ukraińskim. Sytuacja kardynalnie zmieniła się z chwilą uzyskania niepodległości przez Ukrainę w 1991 roku. Zjawiły się artykuły naukowe o konstytucji, poszczególne badania, nie tylko historyków, ale także specjalistów w innych branżowych dyscyplin prawnych, szczególnie tych, którzy się zajmowali wczesnym konstytucjonalizmem europejskim. Kilka lat temu w Lwowie ukazał się pierwsze tłumaczenie ustawy rządowej, pełny tekst Konstytucji 3 maja. I korzystając z tej okazji, chciałbym jeszcze raz podziękować swoim polskim kolegom. Razem robiliśmy te prace z profesorem Buczkowskim, posłusznym Eckhartem. Postaraliśmy się przygotować dla ukraińskiego czytelnika nie tylko ukraińską redakcję, aby lepiej przekazać treść tego ważnego dokumentu. Co najbardziej interesuje ukraińskich badaczy, także badaczy wczesnego konstytucjonalizmu europejskiego? Można by tutaj wymienić cztery bloki. Po pierwsze, jest to ogólna analiza ustawy rządowej jako dokumentu politycznego i prawnego. Po drugie, to ocena istoty, natury prawnej Konstytucji 3 maja. Po trzecie, jest to analiza jej aksjologicznych zasad, które legły u podstaw tego aktu prawnego. Po czwarte, to te zapisy, te nowele, które wzbogaciły europejski skarbiec prawno-konstytucyjny. Co się tyczy pierwszego zagadnienia, to zainteresowanie wywołuje zarówno sama architektura dokumentu, podejście jego twórców do kształtowania artykułów i ich kolejności, prób logicznego powiązania między ze sobą, jak też samej kwestii, nazwy, mowy, stylu napisania języka i stylu tego dokumentu. Na osobną uwagę przysługuje preambuła. Analiza treści, architektury, metodyki wyłożenia materiału zwraca się uwagę na to, że w tym planie tekst Konstytucji 3 maja jest dużo bliski do tekstu Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki z 1787 roku. Czyli do pojawienia się jego pierwszych 10 poprawek. Kiedy mówimy na przykład o preambule 3 maja, to naprawdę zwraca przede wszystkim uwaga i ta okoliczność, że główny ciężar preambuły spoczywa na zapisie, w którym wyłożono cel i powody uchwalenia
ustawy rządowej. Takich powodów wymieniono kilka, wśród nich warto wspomnieć te pierwsze to potrzeba bronienia państwa i granic. Po drugie, wykorzystanie bieżącej sytuacji międzynarodowej, która autorzy dokumentu uważali za sprzyjającą w owym czasie dla ratowania kraju przed pełnym upadkiem. Po trzecie, to chęć zasłużenia właśnie owym ocaleniem ojczyzny na błogosławieństwo współczesnych i przyszłych pokoleń. I wszystko to razem, co jest ważne, miało być robione dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności. Nawet jeżeli w preambule więcej by nic nie mówiono, to już to byłoby wystarczające dlatego, aby ta część dokumentu wykonała swoje funkcjonalne przeznaczenie. Wniosek ten robię, proszę zwrócić uwagę, z punktu widzenia współczesnej teorii prawa konstytucyjnego, współczesnego wyobrażeń o naturze i roli preambuły konstytucji, co oczywiście jest zbyt wysokim wymogiem wobec aktu sprzed ponad 200 lat. W ocenie natury prawnej, istoty prawnej ustawy rządowej, współcześni ukraińscy badacze wczesnego konstytucjonalizmu europejskiego zwracają uwagę na tę okoliczność i dokument ten w mniejszej lub większej mierze cechują wszystkie oznaki kwalifikacyjne charakterystyczne dla konstytucji nowoczesnych państw. W szczególności dotyczy to takich jej właściwości jak praworządność, wyższy stopień stabilności w porównaniu z innymi aktami prawnymi, a także zasadnicze, fundamentalne znaczenie konstytucji dla całego narodowego systemu normatywno-prawnego. Już w preambule ustawy rządowej podkreślono, że do zapisu konstytucji dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkich stosować się mają. Logiczne. Zapis ten w warunkach stałego rozwoju państwa miałby dotyczyć aktów prawnych przyjętych na kolejnych po czteroletnich posiedzeniach Sejmu. Zapis o ścisłej zgodności innych ustaw z artykułami nowej konstytucji znalazł swoją logiczną kontynuację już dwa dni po 3 maja w przyjętej deklaracji Stanów Zgromadzonych. Część pierwsza, której mówi o tym, że wszystkie prawa dawne i teraźniejsze przeciwne niniejszej konstytucji lub którykolwiek jej artykułowi znosimy. Koniec cytatu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zawarto odrębną normę, która mówiła tworzenia nowych kodeksów praw cywilnych i kryminalnych, oczywiście w zgodzie z nową konstytucją. Twórcy Konstytucji 3 maja świadomi konieczności zapewnienia swemu dziełu nie tylko cech ustawy zasadniczej, ale również ustawy, która powinna być znacznie stabilniejsza w porównaniu z innymi aktami prawnymi, doskonale również rozumieli, że życie wymagać mnie w przyszłości zmian. Dlatego w tekście ustawy rządowej zawarto specjalny zapis. Cytuję, zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom Konstytucji Narodowej, z drugiej uznając potrzebę wydoskonalenia onej po doświadczeniu jej skutków co do pomyślności publicznej, porę i czas rewizji i poprawy Konstytucji co lat 25 naznaczamy, chcąc mieć takowy Sejm Konstytucyjny, ekstraordynarnym podług osobnego o nim prawa opisu. Z wysokości dzisiejszego dnia, gdy praktyka funkcjonowania państwa konstytucyjnego liczy już kilka stuleci, ówczesna propozycja autorów ustawy rządowej w części dotyczącej zapewnienia jej stabilności i co najważniejsze wyłącznie środkami prawnymi wywołuje uzasadniony podziw. Po pierwsze, mamy bowiem przykład jasnego rozumienia tego, że zmiany konstytucyjne mogą być częste i że, co jest ważne, niebezpieczne, jeżeli są raptowne. Dlatego częste i raptowne zmiany rozpatrywane są jako zjawiska niekorzystne. Po drugie, mamy przykład dokładnego rozumienia potrzeby zapewnienia
zapewnienia popracowania jakiś czas konstytucji w niezmienionym stanie. Mówi się o propozycji czegoś w rodzaju moratorium na prowadzenie zmian konstytucyjnych. Po trzecie, przyszłe zmiany nie mogą być spontaniczne i odbywać się według schematu zmiany tylko dla zmian. Takie zmiany mogły się odbywać w pewnych warunkach, gdy naród z własnej woli w ramach przewidzianych prawem zechce uznać potrzebę zmiany któregokolwiek z artykułów. I po drugie, po tym jak zakończy się proces sprawdzenia konstytucji pod kątem jej efektywności i korzystności dla społeczeństwa. I po czwarte, sama procedura wniesienia zmian do konstytucji miała odbywać się w specjalnym sejmie nadzwyczajnym i powinna być regulowana odrębnym prawem. Propozycje dotyczące zwołania specjalnego konstytucyjnego sejmu dla wniesienia zmian do konstytucji wydaje się jedną z pierwszych tego rodzaju we wczesnym konstytucjonalizmie europejskim i w pewnej mierze dzisiaj możemy twierdzić, że taki sejm konstytucyjny mógł być swoistym prototypem późniejszych narodowych zgromadzeń konstytucyjnych, których celem było wniesienie zmian i uzupełnień do ustawy zasadniczej. Ważnym czynnikiem u określeniu polityki prawowej, istoty polityczno-prawnej Konstytucji 1991 roku był sposób jej uchwalenia, w szczególności jej przyjęcia przez ówczesny stanowy organ przedstawicieli, Sejm i Króla. Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu polskiego, wielki książę polski, litewski, ruski, wraz ze Stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski wiedzącymi, niniejszą konstytucję uchwalamy. Otóż chodziło o procedurę niesankcjonowania jej królem, ale o wspólnym przyjęciu tej konstytucji. W tym kontekście ważny jest inny aspekt, że Stany skonfederowane jako reprezentujące polski naród, i to jest proste, współbrzmiące z jednej strony z popularnym w tym czasie ideami władzy ustawodawczej, w szczególności z poglądami znanego działacza czasu Wielkiej Rewolucji Październikowej, Emanuela Józefa Swista, a także analogicznymi zapisami konstytucji innych tego czasu. Oczywiście mam tu na myśli Konstytucję Stanów Zjednoczonych, preambule której zaznaczono, że naród Stanów Zjednoczonych zatwierdza konstytucję, a także francuskiej deklaracji praw człowieka i obywatela z 1789 roku, w której przedstawiciele francuskiego narodu utworzyły zgromadzenie narodowe, które teza o narodzie polskim jako twórcy ustawy zasadniczej swego kraju, zawarta w ten sposób w zapisach ustawy rządowej, znajdzie później swoją kontynuację we wszystkich kolejnych konstytucjach polskich. W części analizy aksjonologicznych wartości, które legły u podstaw Konstytucji 3 maja, zwracają na siebie uwagę przede wszystkim zapisy dotyczące samej istoty władzy publicznej, a także systemu jej wewnętrznej organizacji. Artykuł 5 Konstytucji mieścił dwa nadzwyczaj ważne zasady przyszłej organizacji ustroju Rzeczypospolitej, czyli zasadę narodu suwerena, ta zasadę podziału władzy. Pierwszą zasadę przedstawiono dosłownie w zapisie, iż wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Współgrał on ze znanymi i popularnymi wówczas w Europie ideami o narodzie suwerenie Jean-Jacques Rousseau. Zasada podziału władzy została jasno określona w artykule 5. Cytuję, rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą, to jest władza prawodawcza w Stanach Zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w królu i straży i władza sądownicza w jurysdykcjach na ten koniec ustanowionych lub ustanowić się mających. Co niezwykła jest sama argumentacja celu takiego podejścia organizacji władzy państwowej, czyli aby więc całość państw, wolność obywatelską i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały. Wszystko to razem
robi oczywisty wpływ na pierwszą polską konstytucję, idei Montesquieu, na co jednorazowo zwracały uwagę zarówno liczni polscy, jak i zagraniczni badacze ustawy rządowej. Pewien interes, zainteresowanie współczesnych ukraińskich badaczy Konstytucją 3 maja wywoływały zapisy dotyczące ładu państwowego i jego ochrony. I zaproponowana w ustawie rządowej system polityczno-społeczny ustroju państwa był pewną wartością społeczną, którą należy chronić. Tym kwestiom poświęcono ostatni artykuł Konstytucji pod tytułem Siła Zbrojna Narodowa. Podstawową tezą był zapis, że naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych. I dalej, wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągniętą siłą obronną i porządną z ogólnej siły narodu. Ważne jest to, że Konstytucja 3 maja była nie była tylko dla obrony kraju, strzeżenia fortec i granic, ale także wojsko było do ochrony ustaw. Konstytucja mówiła, naród winien wojsku swemu nagrodę i poważanie za to, że iż się poświęca jedynie dla jej obrony. Aby przeznaczenie tego dopełniło nieomylnie, powinno zostawać ciągle pod posłuszeństwem władzy wykonawczej, stosownie do opisów prawa, powinno wykonywać przysięgę na wierność narodu i królowi i na obronę Konstytucji Narodowej. Szanowni Państwo, w tym samym czasie, gdy system organizacji władzy państwowej w Rzeczypospolitej widziany był przez twórców wyłącznie na zasadach podziału na 3 rodzaje władzy i to odpowiadało ideom to regulacje społeczne, szczególnie dotyczące należnego zapewnienia prawom wszystkim obywatelom, pozostawały niezmienne. Stąd główną częścią Konstytucji 3 maja, która miała potencjalne możliwości dla dalszego, być może pierwszorzędnego rozwoju, jak to zresztą było w sytuacji z Konstytucją Stanów Zjednoczonych Ameryki, przypomnijmy 10 poprawek, były zagadnienia prawa człowieka, prawa obywatela w nowym państwie, bowiem przepisy ustawy rządowej, na co zwracają dzisiaj ukraińscy badacze uwagę, jak również przepisy dotyczące miast, dotyczące praw obywateli, nie mogły w pełnej mierze zamienić tak niezbędnych w tych przypadkach jak prawa człowieka. I faktycznie wielu badaczy uważa, że najsłabszym miejscem Konstytucji było właśnie kwestie związane z chłopstwem. I to porównuje się z tezami punktu 16 francuskiej deklaracji praw człowieka i obywatela, którą często uważają jako etalon rozumienia Konstytucji. Ten punkt 16 mówił, że tylko to społeczeństwo zna Konstytucję, w którym zapewnione są prawa człowieka i podział władzy. W tym samym czasie warto wspomnieć, że przepisy Konstytucji 3 maja związane z swobodami wiary były bardzo progresywne i zasługują na duże uznanie wśród zapisów Konstytucji 1991 roku, które są istotne w europejskim konstytucjonalizmie. Zwracam uwagę normy dotyczące zaprowadzenia konsygnacji poszczególnych normów aktów prawnych państwa, normy dotyczące odpowiedzialności prawnej rządu, normy dotyczące ochrony ustroju konstytucyjnego, a także normy, o czym mówiliśmy, normy związane z stabilnością konstytucji i z wiecznością jej.
mówiąc o Konstytucji 3 maja, badając jej zagadnienia wpływu na procesy w państwie, w procesach w państw centralnej i wschodniej Europy, dzisiaj na Ukrainie coraz bardziej zwraca się uwagę na to, że ten dokument logicznie był związany z szeregiem przyjętych wcześniej w Królestwie Polskim i później w Rzeczypospolitej różnych artykułów Konstytucji, Pakta Konwenta. W końcu ze względu na konfederatywny charakter samej Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa uwzględniają czynnik realnej politycznej, religijnego życia narodowego. Miało to obiektywny wpływ na procesy polityczne tego kraju, jak i mniej więcej historyczne wydarzenia, a także na dokumenty państwowe. Rzeczpospolitą można rozpatrywać nie tylko jako wieloletnie państwo, które łączyło dużą część centralnej i wschodniej Europy, zasiedlonej przodkami dzisiejszych Polaków, Ukraińców, Białorusinów i Litwinu, ale jako przestrzeń polityczną, prawdą, z mentalnością, tradycjami itp. Oczywiście na zewnątrz, poza granicami tej przestrzeni, ta przestrzeń była inna od tej, która była na zachodzie Europy czy na południu, na Bałkanach. Ta centralnoeuropejska przestrzeń według nas, spierająca się na inną moralność, różniła się od północnego wschodu i od południowego wschodu, od Moskwy czy od Krymu. Podstawą tej przestrzeni stanowiły splecione ze sobą czynniki, których korzenie sięgało jeszcze początków tworzenia państwa na polskich, ruskich i litowskich wśród plemion. Wewnątrz tej przestrzeni występowały wspólne religijne, chrześcijańskie wartości. Wszystko to później odzwierciedliło się w procesie powstania idei i poglądów dotyczących charakteru konstytucji, jak i powstania pierwszych konstytucji i instytucji konstytucyjnych państwa, które różniły się od tych aktów konstytucyjnych Wielkiej Brytanii czy Europie kontynentalnej. Jednak przyczyny powstania pierwszych konstytucji, niezależnie od ich terytorium, na których powstawały, w zasadniczych konstytucjach były podobne. Był to duch owego czasu, był to postęp, miały wspólne korzenie i wspólne cele przyszłości. Dlatego również Konstytucja 3 maja była niczym innym jak przejawem powstania Konstytucji w jej współczesnym rozumieniu właśnie tutaj, w tej części kontynentu europejskiego. I na zakończenie chciałbym jeszcze raz podkreślić, że bezsprzecznie fakt powstania Konstytucji 3 maja miał nie tylko wielkie znaczenie dla utwierdzenia idei konstytucyjnych zarówno w Polsce, jak i na innych terenach Rzeczypospolitej Polskiej, ale także sprzyjał poszerzeniu ogólnodemokratycznych poglądów w sąsiednich krajach. Konstytucja 3 maja należy do dokumentów, które były u źródeł współczesnego konstytucjonalizmu europejskiego. Była i jest najbardziej jaskrawym odzwierciedleniem poziomu rozwoju myśli polityczno-prawnej w centralnej i wschodniej Europie w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Szanowni uczestnicy uroczystego spotkania, my, wasi koledzy z Ukrainy, jako sędziowie Sądu Konstytucyjnego i jako wykładowcy uniwersytecy, a także jako zwykli obywateli sąsiedniego brackiego państwa, bardzo cieszymy się, że dzisiaj polski naród świętuje już po raz 222 rocznicę uchwalenia swojej pierwszej konstytucji. Cieszymy się, że zachowuje swoje konstytucyjne tradycje, utwierdzają tym samym wiarę w niezmienne demokratyczne wartości, swobodę, równość, braterstwo ludzi, w to, że ustrój państwa można i należy
tworzyć jako organizację narodu, dla narodu i z narodem. Jeszcze raz prosimy, przekazujemy Wam najszczersze życzenia z okazji Waszego święta, Dnia Konstytucji 3 maja. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności. Dziękuję za uwagę. Serdecznie dziękuję za bardzo ciekawe i twórcze odczytanie, twórcze, czyli wydobycie z tekstu Konstytucji 3 maja, z kontekstów tej Konstytucji nowych myśli. To dowód na to, że kompletna monografia Konstytucji 3 maja jest wciąż przed nami. Mam nadzieję, że na tej sali jest autor czy autorka takiej kompletnej monografii Konstytucji 3 maja, to byłbym naprawdę szczęśliwy. To znaczy kompletnej, to takiej, która da jej pełny wykład wielobarwny z różnych punktów widzenia. Autorski wykład ważny na kolejne 2-3 pokolenia. Jak widać, bez tego płuca ukraińskiego trudno byłoby dostrzec te ważne aspekty. Jednocześnie to jest dowód na to, na wielkość tego aktu. Tak jak przecież, no, oczywiste jest, że z konstytucji francuskiej, czy konstytucji amerykańskiej, czy deklaracji praw człowieka i obywatela, z tej ostatniej Francuzi mogą być dumni, ale przecież to jest akt ważny dla wszystkich Europejczyków i każdy naród inaczej to odczytuje, co świadczy o wadze tego aktu. I tak bez wątpienia było z Konstytucją 3 maja. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję za ten wykład. Zapraszam Państwa teraz do foyer na kawę, herbatę, poczęstunek i przede wszystkim też dalsze rozmowy i o tym, co było, i o tym, co będzie. Dziękuję bardzo.